W czasie lipcowego spotkania z cyklu Doing Business w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorcom przybliżono rynki Chin, Singapuru i Japonii. Prawdą jest, że Azja jest dla nas rzeczywiście wschodnia nieodkryta, ale to są potencjalnie największe rynki zbytu, czy towarów, czy też usług. Każdy z nich rzeczywiście odrębny, ale każdy z olbrzymim potencjałem. Prezentowane kierunki są wymagające, ale stwarzają szanse dla polskich małych i średnich firm, o czym przekonywali eksperci i działający z sukcesem na Dalekim Wschodzie przedsiębiorcy. Singapur od strony gospodarczej jest jedną z najbardziej wolnych gospodarek na świecie. W związku z tym handel, czy jakby sprzedaż produktów do Singapuru bardzo często wiąże się z tym, że Singapur jest punktem wyjścia do redystrybucji na rynki trzecie. Kolejna rzecz, Singapur w przeciwieństwie do rynku japońskiego czy chińskiego nie jest tak hermetyczny kulturowo. Jest to jednak silnie umiędzynarodowione państwo, w związku z tym kultura biznesu też jest oparta na zasadach dużo bardziej czytelnych dla polskich przedsiębiorców, a język komunikacji powszechny to język angielski. Doskonałe jakości polska żywność i polskie produkty rolno-spożywcze mają w pierwszym rzędzie wielką szansę na sukces na rynku chińskim i to jest obszar, na który nasi chińscy partnerzy najczęściej nam wskazują. Różne usługi z zakresu sektorów kreatywnych, na przykład designu, gier komputerowych, kultury sztuki szeroko rozumianej, ale także sektor maszyn, troszkę maszyn górniczych, maszyn przeznaczonych dla sektora energii, mają szansę na odniesienie sukcesu na rynku chińskim. Potencjał w sektorze rolno-spożywczym tkwi również w Japonii. Tym bardziej, że dzięki wdrażanej właśnie unijnej umowie z Japonią o wolnym handlu, wejście na jeden z najbogatszych rynków świata staje się łatwiejsze. Japońskie przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań innowacyjnych, poszukują rozwiązań z zakresu informatyki czy internetu rzeczy. Poszukują rozwiązań, które będą pozwalały na podnoszenie poziomu automatyzacji produkcji w zakładach przemysłowych, tak zwane factory automation. A z tego, co słyszę, w Polsce jest dużo przedsiębiorstw, które posiadają technologię, posiadają produkty z tego zakresu i myślę, że właśnie w tym zakresie tkwi szansa na dalszą współpracę przedsiębiorstw japońskich i polskich. Budując strategię ekspansji w Azji, trzeba sprostać wyzwaniu różnic kulturowych i dobrze wiedzieć, jak nasi dalekowschodni partnerzy postrzegają prowadzenie biznesu. Czasami wystarczy zwykła empatia, po prostu nastawienie się na to, że chcę poznać tą kulturę, chcę ją zrozumieć, mam do niej szacunek. No i w dzisiejszych czasach internet tak naprawdę. Choćby takich kilka publikacji, krótkich dosłownie, przeczytać, jak się podaje rękę, kto pierwszy się wita, jak się przedstawia ludzi. To jest to, żeby zrozumieć różnice kulturowe, jakiekolwiek by one nie były, i nastawić się na to, żeby zrozumieć tego klienta. Ułatwieniem dla firm może być projekt Polskie Mosty Technologiczne. W przypadku Japonii ważne jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów, co wydaje się kluczowe w utrzymaniu relacji długofalowych. Potencjalnym inwestorom w Japonii pomoże JETRO, japońska organizacja promująca współpracę gospodarczą. My jako JETRO organizujemy wyjazdy do Japonii, takie misje biznesowe. W zeszłym roku 6 firm polskich wzięło udział w misji zorganizowanej w październiku i zostały one bardzo wysoko ocenione przez licznych potencjalnych japońskich partnerów. Dużą szansą jest skorzystanie z takiego wsparcia JETRO w postaci uczestniczenia w tego rodzaju wyjazdach, po to, aby właśnie nawiązywać cały czas z owym wsparciem, z ową pomocą z naszej strony kontakty z japońskimi potencjalnymi partnerami. Wydarzenie Doing Business stało się już marką wśród wielkopolskich przedsiębiorców i zaowocowało udanymi zagranicznymi inwestycjami. Na koniec muszę powiedzieć trochę o sukcesach, bo jest to ósmy już cykl, a już mamy się czym pochwalić, więc proszę mi wierzyć, że są między innymi już wśród nas firmy, które udało się już zaistnieć na rynkach międzynarodowych i to na zupełnie egzotycznych nowych rynkach. Wspomnę tylko, że oczywiście przy udziale i przy wsparciu finansowym, które proponujemy. Dzięki właśnie temu spotkaniu, które tego 12 grudnia tutaj było w WFR-ze, dostaliśmy kontakty do Kalifornii, trafiliśmy w niszę,
z naszym produktem, z naszym modelem biznesowym. Jesteśmy w przededniu wydania pierwszego pozwolenia na budowę. Spotkania Doing Business służą przedstawieniu możliwości, szans oraz ryzyk, jakie stwarzają rynki zagraniczne, ale przede wszystkim mają na celu promocję wśród wielkopolskich przedsiębiorców produktów finansowych oferowanych przez WFR, a w szczególności pożyczki Ekspansja, dedykowanej obecnym i przyszłym eksporterom. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Spółka z OO na stronie www.wfr.org.pl lub w siedzibie spółki, która mieści się w Poznaniu przy ulicy Szyperskiej 14.